Można powiedzieć, że różnica między laserem ablacyjnym a nieablacyjnym frakcyjnym jest w mechanizmie działania wiązki laserowej. Lasery nieablacyjne powodują jedynie efekt w postaci na przykład podgrzania wody w tkance, co powoduje do znacznie wolniejszą i delikatniejszą przebudowę struktury tkanek. Takie lasery też mają zwykle mniej działań niepożądanych i można po ich zastosowaniu w zasadzie szybciej wrócić do normalnej aktywności, do normalnego funkcjonowania. Nie jest to taki zabieg, który jest obarczony takimi restrykcjami jak w przypadku laserów ablacyjnych. Laser ablacyjny natomiast powoduje usuwanie tkanki, czyli następuje działanie polegające na tym, że fragment tkanki zostaje usunięty, niejako odparowany i tworzy się w tym miejscu pusta przestrzeń. To powoduje znacznie mocniejszą, znacznie szybszą regenerację, natomiast też jest dłuższy okres rekonwalescencji po użyciu lasera ablacyjnego, jak również obostrzenia związane z przestrzeganiem zaleceń pozabiegowych są dużo większe w przypadku laserów ablacyjnych. Wiele wskazań dotyczących zastosowań laserów ablacyjnych i nieablacyjnych pokrywa się ze sobą. Tutaj bardziej chodzi o to, że czasami chcemy lepszy efekt osiągnąć już jednym zabiegiem, godząc się jednocześnie na dłuższy okres rekonwalescencji i wtedy używamy lasera ablacyjnego. Natomiast w przypadku, kiedy chcemy, aby pacjent szybciej wrócił do normalnego funkcjonowania, żeby zabieg dla jego otoczenia nie był oczywisty zaraz po jego wykonaniu, czy żeby szybciej wrócił do pracy, do codziennej aktywności, wtedy stosujemy laser nieablacyjny.